Kolejne wirtualne strzelnice w województwie śląskim. Dziś otwarto dwie. Jedną w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Rydułtowach, drugą w 4. Liceum Ogólnokształcącym w Rudzie Śląskiej. Choć broń wygląda realistycznie, to nie jest niebezpieczna. Odrzut też jest. Także ona jest naprawdę, są to repliki ASG pneumatyczne wyposażone w wiązkę lasera. Bardzo dobrze odwzorowane, jeśli chodzi o broń palną ostrą, można powiedzieć 1:1. W Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Rydułtowach na strzelnicy uczyć się będą uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, ale wykorzystywać będą ją także różne stowarzyszenia. Szkoła ma także szersze plany. My w tym momencie mamy zajęcia policyjne dla uczniów w ramach zajęć dodatkowych, a planujemy otwarcie takiej klasy licealnej, sprofilowanej właśnie na zajęcia policyjne. No to w tym momencie będzie to wspaniała okazja do tego, żeby uczniowie mogli właśnie uczestniczyć już w takich bardzo profesjonalnych zajęciach. Zaletą strzelnicy jest to, że koszt jej funkcjonowania jest minimalny, choć powstania zdecydowanie duży, bo ponad 150 tysięcy złotych. W tej chwili poza tym, że strzelnice takie tradycyjne wymagają, no u nas tego nie ma w naszych zasobach, ale to wymagają dużych nakładów, żeby przygotować coś takiego. Natomiast no przede wszystkim samo strzelanie, już sama amunicja jest w tej chwili bardzo droga i to są duże koszty. Z nowej wirtualnej strzelnicy cieszy się także od dziś 4. Liceum Ogólnokształcące w Rudzie Śląskiej. Nie trzeba będzie nigdzie jeździć na żadne strzelnice i nawet na zajęciach w szkole moglibyśmy je używać. Ona będzie udostępniana naszym uczniom podczas lekcji na pewno, ale również będą godziny dostępne dla tych najbardziej zainteresowanych i tych osiągających najlepsze efekty, godziny takich zajęć koła strzeleckiego, które będzie tworzone w naszej szkole. Podobna strzelnica jest już także w Rybniku. Powstały one w ramach projektu Ministerstwa Obrony Narodowej Strzelnica w powiecie 2022.